witamy Was serdecznie w podcaście Kaczogród Żegna, gdzie omawiamy różne media około kaczorowe. Ja jestem Marta. Ja jestem Dominik. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o gigancie Wszyscy na Jednego z roku 1999. Więc ze złotej ery gigantów. To jeszcze był komiks Gigant, a nie Gigant Poleca. I najpierw może powiedzmy ogólnie, jakie są nasze wrażenia na temat tego tomu. To jakie są twoje? O, całkiem niezłe, chociaż niektóre komiksy tutaj nie były może najlepsze, ale te, które mi się podobały, podobały mi się tak naprawdę bardzo, bardzo. Okej, okay, no to może zaczniemy. Pierwszy komiks to Urodziny Bohatera. W tym komiksie Super Kwęk dostaje od Diodaka taki miniaturowy projektor zamontowany w pierścieniu, dzięki czemu może na przykład imitować samego siebie, a sam może udawać Donalda, co się sprawdza na przykład na przyjęciu urodzinowym. I to się przydaje wtedy, kiedy rodzina podejrzewa, że Donald jest Super Kwękiem, ponieważ znajdują pelerynę w praniu. I co tutaj tobie się szczególnie spodobało w tym komiksie? Szczerze mówiąc, w tym komiksie akurat, no, powiem szczerze, że niewiele. Uważam, że jest jednym ze słabszych z tego tomu. Ja ogólnie bardzo lubię historię z Super Kwękiem, ale tutaj jakoś było tak troszkę za mało gagów, jak na mój gust. Tak, był dość poważny ten komiks jednak. No, a jednak Super Kwęk, nawet takie, że tak powiem, komiksy, które są bardziej w kierunku superhero niż bardziej w kierunku humoru, na przykład Dark Avenger New Adventures, na pewno znasz tą serię, z tymi kosmitami, to jest takie bardziej właśnie superhero, a tam jednak gagów jest dużo, więc nawet przy takich typowo herosowych, że tak powiem, historiach potrafią zrobić dużo takich żartów, no tutaj jest ich trochę mniej. Tak, ale rzeczą, która mi się bardzo spodobała w tym komiksie, bardzo miło było to zobaczyć, było to, że rodzina była miła dla Donalda, a to się rzadko zdarza, bo tak. Tak, miał mieć urodziny, a oni bardzo dobrze się do tego przygotowywali i dla niego bardzo życzliwi. Nawet Sknerus. No właśnie. I tutaj bardzo mi się spodobała taka scena, to mogę nawet przytoczyć, że Donald przychodzi do Sknerusa i mówi, potrzebuje 20, 15, 10 dolarów. A Sknerus mówi, 10 dolców, chcesz mnie zubożyć? Ale potem myśli, że jeśli mu nie pożyczę, to mogę podpaść Super Kwękowi. I mówi, proszę mój drogi, weź 15, 20, 30 dolarów. I najbardziej mi się podoba reakcja Donalda, który wychodzi ze skarbca taki oszołomiony i mówi, przecież takie rzeczy się nie zdarzają. Tak jest. Jeszcze taka ciekawostka w paru innych komiksach. Była taka scena, że Sknerus daje Donaldowi jakieś pieniądze i w tym momencie Donald budzi się ze snu. Tutaj oczywiście tego nie było, ale po prostu takie nawiązanie. Ale tutaj, chociaż tutaj to też wychodzi trochę taka, że tak powiem, niezbyt dobra natura Sknerusa, że jednak tylko dlatego, że Donald może być Super Kwękiem, a nie dlatego, że jest jego rodziną i w ogóle. Tak, chociaż wątek takiej chwilowej dobroci dla Donalda się pojawi w kolejnym komiksie, ale to za chwilę. A sam motyw ten z tym wyświetlaniem tego obrazu Super Kwęka, jak ci się podobał? Moim zdaniem, pomysłowi w stylu, powiedziałbym, w stylu postaci. Tak. A przed chwilą właśnie wspomniałam o drugim komiksie. I drugi komiks to jest Co w kaczora duszy gra. Tytuł może niewiele mówić, a może bardziej fabuła powie. Mianowicie Sknerus zostaje wybrany przez zakon tulipanokrzyżowców do tego, żeby zostać mędrcem i zyskać duchowe oświecenie, ale musi przejść przez próby. Te próby są bardzo trudne, a ostatnią próbą jest zniszczenie skarbca i nie wiem, czy zdradzić, jak to się kończy. A może nie, może nasi słuchacze lepiej, żeby sobie sami poznali, jaki jest finał tego, chociaż no można się domyślić, co się stanie na końcu. Ale tak, to jest jeden z najlepszych tomów, najlepszych komiksów w tym tomie, no i tutaj bardzo mi się podoba, te próby szczególnie, każda próba symbolizuje jakiś żywioł. Tak, i bardzo podobał mi się tutaj motyw w ogóle tych tulipanokrzyżowców. Oni mieli ciekawe cele, dlatego że oni tworzyli jakby nowe idee, nowe wynalazki i później zsyłali te pomysły na osoby, które żyły w realnym świecie. Uważam, że to naprawdę kreatywny pomysł ze strony scenarzysty. Nie wiem, kto to jest scenarzystą, bo w tamtym okresie jeszcze nie pisali po bokach, kto stworzył komiks. Ja tutaj widzę, bo tutaj tak. Mam indeks otworzony. Nie wiem, jak się to wymawia. Ran Meikle.
scenarzysta. Ktokolwiek to jest, nie kojarzę, ale zobaczymy, może ta osoba zrobiła jeszcze jakiś więcej komiksów. To jest, widzę, duński autor. Co on tutaj ma? Nie, no nie widzę, żeby było jakieś coś bardziej znanego. A szkoda, bo widzę, że ma talent bardzo duży. A widzę tutaj, jednak znam jeszcze jeden komiks jego, bo myślę, że chyba tylko jeden. To jest taki komiks, gdzie Sknerus widzi przyszłość poprzez uderzanie się w głowę. Nie wiem, czy znasz tą historię. Chyba nie, to może opowiesz. No to jest taka właśnie komiks, że Sknerus bodajże ma jakąś tam kontuzję, chyba upada na coś, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że widzi, jakby ma wizję przyszłości i później cały czas każe się bić w głowę, dzięki temu widzi przyszłość i w pewnym momencie uderza się w głowę tak bardzo, że jakby... No jest blisko, że tak powiem, jest blisko śmierci i widzi, że jakby, że jeżeli w tym momencie zginie, to Donald roztrwoni jego pieniądze na park dinozaurów, który nie ma sensu, no bo dinozaury wyginęły. A jak to się kończy? Oj, tego już nie pamiętam, ponieważ ten akurat komiks czytałem naprawdę bardzo dawno temu, ale no chyba w każdym razie przestaje się bić, no żeby mu się nic nie stało. Ale tutaj też widzę, że w takim razie dla tego autora jest charakterystyczna trochę taka metafizyka, powiedziałbym, bo tutaj też w tym tomie, który właśnie omawiamy, w tym, w co w Kaczora duszy gra, też jest jakaś taka asceza, przejście w jakiś inny poziom i tak dalej. Tak, i to chyba jeden z niewielu kaczych komiksów, gdzie w ogóle są takie bardzo mocne wątki filozoficzne i wątek takiego życia też pozagrobowego, tak mi się wydaje. Mhm, dokładnie. Ja sam też nie znam zbyt wiele takich komiksów, więc to jest chyba tak, ten autor widocznie lubi takie klimaty. Muszę w ogóle się coś jeszcze zapoznać z jego twórczością. No i tutaj, moim zdaniem, w odróżnieniu właśnie od urodzin bohatera, tutaj mamy gagów dużo więcej. Mimo że jest właśnie taka, jak wspomniałaś, taka filozofia, no to tutaj gagi są na każdym kroku, moim zdaniem. Dlatego też mi się ten komiks tak bardzo podoba. Tak, i bardzo mi się też podobają teksty Sknerusa. Na przykład, znaczy wiem, że to nie jest humor wysokich lotów, ale na przykład jak Sknerus widzi tych mistrzów zakonu, to mówi, coś cię zajedni, trójka klasowa, czy jak? Albo, tak, to było świetne. Tak. Albo na początku chce wezwać policję, bo mówi, że oni wtargnęli do jego skarbca nielegalnie, ale potem jak się dowiaduje, że oni są w stanie zmaterializować cokolwiek chcą, to mówi, to może zmaterializujecie mi parę ton złota, co? Nie będzie żadnej policji, słowo. Tak, i w tym momencie jest genialna grafika z takimi zamkniętymi oczami, Sknerus i aureolka nad jego głową. Tak. To jest też jedno z tych takich graficznych żartów, które ja uwielbiam, właśnie kiedy ktoś właśnie udaje takiego dobrego i ma taką aureolkę. W wielu komiksach też jest Kwakerfeller w ten sposób rysowany. Tak, to prawda. Ale też graficznie moim zdaniem ten komiks stoi na wysokim poziomie, bo mamy na przykład takie tunele w skarbcu Sknerusa, bo on tam wchodzi do takiej kopalni monet, gdzie ma posegregowane różne monety, na przykład chińskie, argentyńskie i tak dalej. I te korytarze za dzieciaka zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Wrażenie takiej głębi. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie. Tak, to było fajne. Albo to, jak on szedł tymi tunelami, jakby przechodził do innego świata, powiedzmy. I tak jakby się przekształcał. Robił się w jednym momencie taki wysoki, w drugim momencie taki jakby gruby, tak jakby go coś zmieniało. To też było super. Tak, ale najbardziej chyba mi się podobały w sensie graficznym te takie na marginesach takie napisy po łacinie i takie rysunki stylizowane na renesans, tak mi się wydaje, na sztukę renesansową. Tak, to było super. Takie właśnie też pasowało do tego klimatu takiego filozoficznego. I jeszcze z grafiki fajny był smok, którego Sknerus spotkał w czasie jednej z tych prób. Tak, ale najbardziej genialny z postaci tych takich epizodycznych, tylko tych, co się pojawiły tylko raz, moim zdaniem był Anioł Stróż, bo to jest świetne nawiązanie też do religii i w sumie dość odważne, bo się nie spodziewałam czegoś takiego. I on za każdym razem, kiedy coś mówił, to wokół jego dymków pojawiały się takie kwiaty, co miało chyba symbolizować, że jest jakby nie z tego świata. I pewnie taki jego głos, to też symbolizowało taki jego głos, który był jakiś taki nadnaturalny. Tak, ale też szczerze mówiąc, bardzo mnie dziwi to, że ci mistrzowie akurat wybrali Sknerusa do takich prób, dlatego że, znaczy, oczywiście ma swoje zalety typu pracowitość, wytrwałość, upór i tak dalej, zaradność, ale no, jeśli chodzi o na przykład stosunek do rodziny czy do pracowników,
no to nie stoi na wysokim poziomie jego moralność. Więc nie wiem, czy ma akurat on. Czy wiesz, to tutaj to mam wrażenie, że oni właśnie chcieli go przetestować w tym momencie. Oni sami może nie do końca byli pewni, jaki on jest, dlatego były te próby. Może o to chodziło. Aha, no możliwe, ale właśnie miałam powiedzieć, że stosunek do Donalda tutaj był fajny, bo on chciał najpierw Donaldowi kupić na urodziny starą szmatę, a właściwie nawet nie tyle kupić, chciał ją wyjąć z magazynu. Tak. I to jeszcze po to, żeby Donald mu polerował monety swoje, znaczy jego. A potem, kiedy została mu ukazana wizja, jak Donald jest smutny z tego powodu, to Sknerus stwierdza, że prześle mu bilet na luksusowy rejs dookoła świata i mówi, że Donald to krew z krwi, pióra z piór. Lubię takie momenty, bo to pokazuje jakby więź między nimi. Tak jest. No i to, że mimo wszystko Sknerus jakby czasami, jeżeli, że tak powiem, popchnie się go w dobrym kierunku, to potrafi mieć, że takie, że tak powiem, ludzkie albo raczej kacze odruchy, bym powiedział. No ale niestety nie na długo. Nie na długo. Jak pokazuje tutaj zakończenie, niewielki spoiler, nie na długo, ale tak, chociaż może jeszcze taki spoiler. Co sądzisz generalnie o tym, że do ostatniej próby nie dano mu tego anioła? Ten anioł został, że tak powiem, wypstrykany przez tych tulipanokrzyżowców. No, właściwie myślę, że tutaj Sknerus musiał poradzić sobie sam, dlatego że gdyby ktoś mu podpowiadał, to można by powiedzieć, że to nie do końca była jakby jego próba. A ta próba ostatnia była najważniejsza, więc musiała być wykonana całkowicie samodzielnie, bez niczyjej pomocy. I sama też ta scena, już nie będę spoilerował, co on tam zrobił, ale ta scena też pięknie wygląda, kiedy on tam robi to, co robi w takiej nocy podczas burzy. To było też świetne. Tak, taki klimacik. A kolejny komiks. Ale jeszcze to chciałam dodać, bo mówiłeś, że to najlepszy komiks w tym tomie. W ogóle, może to przesada, ale moim zdaniem to jest jeden z najlepszych komiksów kaczych w ogóle, ze względu na to, co mówiliśmy. I uważam, że jeśli chodzi o takie, o taką skalę komiksów, czy komiksów z kaczorami, to powiedziałabym, że nawet to jest arcydzieło takie. O, tutaj zgodzę się z tym, naprawdę, naprawdę świetny, ponieważ no, ja generalnie nie jestem fanem jakichś tam komiksów, na przykład Dona Rozy czy Barksa, dlatego że uważam, że w nich jest za mało gagów w stosunku do, powiedzmy, akcji czy jakiejś fabuły. Natomiast tutaj jest to idealnie wyważone, jest i to, dlatego tutaj się z tobą zgadzam, że jest to jeden naprawdę z najlepszych komiksów. O, to bardzo mi miło. A mówiłeś o przejściu do kolejnego komiksu właśnie. Kolejny komiks jest z Uszatą Mendą, więc Uszatej Mendzie mówimy po katońsku, przepraszam, Kwiatowy Most. Już tłumaczę, odchodzi z Kwiatowym Mostem. W tym oto wariancie języka chińskiego kwiatowy to jest fa, natomiast most to jest kiu. Tak więc Uszata Mendo, Kwiatowy Most. Tak. Możemy przejść dalej. Jaki mamy kolejny komiks? Tak, to niemiłe wrażenie, które pozostawia po sobie Uszaty, zostaje bardzo dobrze zatarte przez komiks pod tytułem Skrzypek pod dachem. Jest to komiks, którego akcja dzieje się w XIX wieku i mamy tutaj kompozytora Wolfganga Dzioberta, czy też, nie, Dziobarta. Dziobarta. Tak, Dziobarta, co jest nawiązanie do Mozarta. I Donald jest takim jakby początkującym impresario, któremu nie do końca idzie to, co sobie zamierzył. I do tej pory pracuje, znaczy w tej chwili, pracuje u Herr Schmutza, bo akcja dzieje się w Wiedniu. I później zaprzyjaźnia się z Dziobartem, a Dziobart, co jest bardzo ważnym wątkiem, jest uzależniony emocjonalnie od matki bardzo. Chociaż mógłby już żyć po swojemu, to cały czas jej się podporządkowuje. Co myślisz o tym wątku? To jest w ogóle bardzo dobry wątek, bardzo dobrze napisany, tym bardziej, że on się próbuje uwolnić od tego wpływu matki, tylko mu to nie wychodzi. Jest kilka takich scen, na przykład z jedzeniem zupy w pociągu. On naprawdę się stara, no tylko, że to, że się stara, to jest mało. Tak, ale tym, co mu pomaga, jest to, że się zakochuje w dziewczynie, na której mu naprawdę zależy, i bierze ślub. I to dobija jego matkę. A jeszcze z drugiej strony mamy drugi wątek, że ten szef Donalda tak naprawdę planuje, no ma, że tak powiem, takie swoje niecne intencje, planuje się wzbogacić na Dziobarcie, pozorując porwanie. Tak, no i oczywiście wszystko zwala na Donalda. Oczywiście, no bo na kogo innego. Tak, ale to, co mi przyszło do głowy w tym komiksie też, to to, że Dziobart, mimo że jest takim utalentowanym
kaczorem i generalnie obraca się w wyższych sferach, to mimo wszystko jest takim dość prostym facetem. Tak, w sensie zależy mu na przyjaciołach, na ślubie z ukochaną i w sumie jest taki dość prostoduszny i nie ma w nim jakiejś takiej pretensjonalności, jak w jego matce, bo jego matka jest taka właśnie pretensjonalna bardzo i taka, że się wywyższa względem innych klas. Tak, jest taką bardzo snobką, natomiast on jest z kolei taki, powiedziałbym, że ma takie bardzo dobre serce, bardziej wszyscy inni na pierwszym miejscu, on sam na ostatnim, tak bym go określił. Tak, ale jeśli chodzi też o czarne charaktery, to bardzo mi się podoba, w sensie, no nie że jego postępowanie, ale jako postać, ten Herr Schmutz, uważam, że to bardzo dobry czarny charakter, dlatego, że jest taki pozbawiony skrupułów i też dobrze widać w scenie, kiedy już zdobyli okup, on i jego pomagier za Jobarta i stwierdzają, że uciekną sobie z tymi pieniędzmi i ten jego pomagier niezbyt inteligentny mówi, teraz my zwijemy, za kasę z okupu będziemy żyć jak Kaiser, a wtedy ten Schmutz wyciąga taki przyrząd do walenia w głowę i mówi, nie Kurt, to ja będę żył jak Kaiser. I to pokazuje, że on chciał go wyeliminować, tego swojego pomocnika. Tak, no ma może mało zaskakujące, ale świetnie też pokazuje charakter tej postaci. Jest taki no, dobrze narysowany złoczyńca, powiedziałbym w skrócie. Tak, i generalnie dobrze oceniasz ten komiks? Tak, naprawdę, naprawdę fajny. Również z perspektywy tego, na czym się zawsze skupiam, czyli gagów. Na przykład na początku jest scena, kiedy Donald parodiuje tego Herr Schmutza. Jest po prostu perła. Oczywiście jak zwykle w takiej sytuacji nie widzi, że Schmutz jest tuż za nim i widzi to wszystko. Tak, ale też Schmutz potem policzkuje go i rzadko w kaczych komiksach widzimy, znaczy często widzimy, jak ktoś poniża Donalda, ale rzadko w taki sposób, żeby aż dał mu w twarz czy też w dziób. Tak. Zazwyczaj jest to taki tak zwana kula przemocy. Widać, że się tłuką, jest taka kula z jakimiś symbolami czy czymś. No właśnie. A tutaj to było takie prawdziwe, że tak powiem. Też może właśnie to również, żeby zarysować jakim, że tak powiem, złym gościem jest ten Schmutz, że używa jakby takiej bezpośredniej przemocy, nie takiej, że tak powiem, komiksowej, takiej zabawnej, tylko takiej, że tak powiem, realnej. No dokładnie. A następny oczywiście też na końcu taki mały spoiler, kiedy rzeczywiście Schmutz zostaje powstrzymany, no to teoretycznie Jobart się uwolnił od matki, no ale jak widzimy znowu, jak ona się rządzi, już kiedy Donald zostaje tym jego impresariem na końcu, no to chętnie bym zobaczył kontynuację, jakby to poszło dalej. Tak, jak Donald by sobie poradził z tą matką. Tak jest, tym bardziej, że tutaj na pewno byłoby, na pewno ich interakcje byłyby ciekawe. Tego jestem pewien. Jak oboje mają takie, nazwijmy to jednak w pewnym sensie mocne charaktery. Tak, Donald na pewno ma mocny charakter. Tak jest, no musi. Przy takim życiu, jakie ma, musi. Dokładnie. A następny komiks jest dużo krótszy od tamtego. Jest to komiks z Dziobasem w roli głównej pod tytułem Pechowiec i Szczęściarz. Ma tylko kilka stron, ale zapada w pamięć. I jest to historia o tym, jak Dziobas ma pierwszy raz lecieć samolotem i jest bardzo zestresowany. Jest tutaj trochę śmiesznych sytuacji. Mnie najbardziej rozśmieszyło, jak sprzedawca, który daje Dziobasowi rumianek, bo Dziobas strasznie dużo pije rumianku, żeby się uspokoić, mówi, samoloty są bardzo bezpieczne, a Dziobas mówi tak, a jakiś taki śliski typ z tyłu mówi, jasne, a jednak, a Dziobas takie, jednak, co jednak, a ten typ nic, tak mi się tylko powiedziało. A Dziobas wtedy do tego sprzedawcy rumianek podwójny. I to jest bardzo prawdziwe. Tak, genialne. Genialna scena. A ty mówiłeś, tak, że ja muszę przyznać, że tutaj się trochę identyfikuję, bo kiedy pierwszy raz w życiu leciałem samolotem, no to mniej więcej przed lotem czułem się tak jak Dziobas. Aha, no to rozumiem, że bardzo ci przypadł do gustu ten komiks. Tak, bardzo. Oczywiście na szczęście ja osobiście nie napotkałem takiego oszusta, który chciał mi wcisnąć jakieś barachło, jak tutaj Dziobas, ale tak. I chyba uważam, że chyba większość ludzi przed pierwszym lotem samolotem to czuje się właśnie tak jak Dziobas tutaj. Także tutaj ten komiks, powiedziałbym, jest taki życiowy. Tak, bardzo. A masz jakiś ulubiony gag z tego komiksu? Myślę, że ten, o którym ty wspomniałaś, z tym podwójnym rumiankiem. No i też puenta. Nie zdradzam, co się stanie na końcu, chociaż tytuł trochę sugeruje, co będzie, ale też koniec. Koniec też jest bardzo fajny. No i
też jeden z nielicznych, kiedy dla Dziobasa wszystko kończy się dobrze, mimo tak. wszystko. A mnie się też bardzo spodobało, jak Dziobas zobaczył czarnego kota, zaczął się cofać, przerażony, potem wszystko pod drabiną, stłukł lustro i ten śliski typ, który mu wciska to barachło, komentuje, że tak liczy na kalkulatorze, czarny kot, przejście pod drabiną, zbicie lustra, to razem 20 lat nieszczęścia. Tak, doskonałe. Myślę, że tutaj już niewiele można dodać, bo to jest taki typowo na gagach oparty krótki komiks, więc może przejdźmy do kolejnego komiksu, czyli Wszyscy na jednego, to jest kolejny komiks z Super Kwękiem, w którym Super Kwęk przestaje radzić sobie z przestępcami, dlatego że oni jakby inwestują w sprzęt i wyprzedzają go technologicznie, przez co już nie jest w stanie ich łapać. I angażuje do pomocy Diodaka, ale ten w końcu też przestaje dawać radę, bo nie ma już czasu, nie ma funduszy, no i też pomysłów mu zaczyna brakować. I co ty myślisz o tym wszystkim? Też całkiem niezły, chociaż tutaj akurat uważam, że puenta tego komiksu nie była może jakaś najlepsza, ale generalnie komiks bardzo mi się podoba. Też bardzo mnie rozśmieszyło to, że tak powiem, Diodak najpierw nie ma środków, a później okazuje się, że ci wynalazcy tych przestępców, którzy wynajdują im te nowe gadżety, również mają praktycznie ten sam problem. To mnie jakoś tak bardzo rozśmieszyło. Ale generalnie te pojedynki Super Kwęka z tymi złodziejami uzbrojonymi w gadżety podobne do niego, bardzo fajne. Tak, ale znaczy, co do puenty, to moim zdaniem jest w sumie idiotyczna, no bo ci przestępcy jednak byli dość przebiegli i bystrzy, a Super Kwęk, nie wiem, czy mogę spoilerować, jak ich pokonał. Może mogę. No to pewnie. Że Super Kwęk prezentuje im takie działko, które sam skonstruował i mówi, że to działko zmniejsza osoby, tak, że można je włożyć do słoika. No i jeden z tych typów się zgłasza, taki widać, że dość taki pewny siebie. I Super Kwęk mówi, że jeszcze trzeba to ulepszyć, bo nie potrafi przywracać do normalnych rozmiarów. I oni wtedy zaczynają uciekać. I moim zdaniem to trochę naciągane jest. O, no i sama już końcówka, że to jest taki po prostu, jak sam Super Kwęk twierdzi, jakiś tam przypadkowo złożony złom, a się okazuje, że on tak naprawdę działa. To mi się akurat spodobało. O, dla mnie to też było takie. Nie wiem, że to było złe, ale jakoś tak, no. Powiedziałbym, że cała reszta tego komiksu była lepsza niż jednak to zakończenie. Tak. A która strona ci się najbardziej podoba w tym komiksie? Znaczy, może nie strona, ale kadr. Bardzo mi się podoba, jak ci przestępcy uciekają i jeden mówi, zacznę nowe życie, a drugi mówi, ja nie, ale przez pół roku będę grzeczny. Tak, dobra. A mi się podoba ta scena, kiedy okazuje się, że właśnie, że ci wynalazcy bandytów, tych złodziei, tyle tam kosztują i jeden z tych złodziei mówi do tego jakby ich szefa, degraduje pana do roli zwykłego złodziejaszka. Tak, to było świetne. Tak, zdegradował go, a on na to mówi, tłum jest nieobliczalny. O, jak to się mówi, każda rewolucja zjada swoje dzieci. Tak, ale tu już wchodzimy na śliskie tematy. Więc tak jest. Chciałam zapytać, jak ci się podobały jeszcze rysunki w tym komiksie? O, całkiem przyzwoite. Może nie jakieś super, ale tak całkiem niezłe. Powiedziałbym takie 8 na 10. A mnie się właśnie jakoś tak średnio podobają. To znaczy, nie można nic zarzucić w sensie technicznym, że na przykład coś jest źle narysowane, ale po prostu ten styl mi się nie podoba. Jeśli się nie mylę, to jest Giulio Cecchini. Jakoś nie podoba mi się jego kreska, dlatego że te kaczory mi się wydają i te wszystkie jakieś lokalizacje wydają mi się jakieś takie zbytnio ściśnięte, jakieś takie za chude. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie. Jak się teraz zastanowić, to faktycznie tak większość tego jakby toczy się w takich, niby jest to na otwartym mieście, ale jednak jak się na to patrzy, to tak jakby troszkę, tak jak mówisz, tak jakby było takie dość ciasno. Teraz na to zwróciłem uwagę, ale faktycznie. A czy tych autorów, znasz jeszcze jakieś komiksy? Giulio Cecchini bardzo dużo komiksów, wydaje mi się, że narysował. Jakoś tak, nie wiem, czy to prawda, nie sprawdzałam tego nigdy, ale tak coś mi mówi, że to są lata 70. Tak jakoś, może kiedyś zerknęłam na datę publikacji. Może mógłbyś sprawdzić. Tak wygląda, tak. To jest właśnie tak w latach 70. Mamy tutaj nie do końca rozumiem, jak to jest opisane, ale tutaj mamy coś takiego, comic book, artwork i mamy datę 66-72. No to pewnie tak w tych latach. Aha. No, to właśnie, szczerze mówiąc, komiksy włoskie z tego okresu to tak nie należą do moich ulubionych, szczerze mówiąc. Wolę te nowsze jednak. A ja tak sobie patrzę, kto był autorem, jeśli chodzi o fabułę tego komiksu.
Już rzucam okiem. Autor tego komiksu, autor fabuły nazywał się Bruno Concina. Wydaje mi się, że chyba nie znam żadnego z jego komiksów. Jak patrzę tutaj, to patrzę na miniatury, to obawiam się, że nic mi tutaj nie przychodzi na myśl. Komiks, jaki mamy w tym numerze, Giganta, to Mgły Akwalonu. No, uważam osobiście, że bardzo słaby komiks. W ogóle zastanawiam się, dlaczego został umieszczony w tym tomie, skoro jest to praktycznie, jest to sequel innej historii, która nigdy się w Polsce nie ukazała. Tak, uważam też, że to jest idiotyczny pomysł. O, w ogóle też zastanawiam się, po co oni to w ogóle zrobili. Komiks jest w ogóle taki, że Donald, siostrzeńcy i Sknerus za pomocą takiego medalionu, który został im po poprzedniej przygodzie, właśnie tej, która niestety nie ukazała się nigdy u nas, przenoszą się do takiego równoległego świata nazywanego Akwalon i tam muszą odnaleźć taką zaginioną technologię, która pomoże pokonać takiego złego czarownika, który nazywa się Demolus. No i moim zdaniem ten komiks jest bardzo wtórny. Właściwie motyw, który znamy już z bardzo wielu innych komiksów, czy filmów, czy książek. I na przykład sam sposób, w jaki oni tam dostali, że Donald po prostu naciska przypadkowo oczywiście amulet i oni tam się przenoszą i Sknerus jest na niego wściekły i później mają uratować ten świat przed tym Demolusem, którego imię też jest takie niezbyt pomysłowe. No i to jest takie, tak się czuję, jakbym czytała to już wiele razy. Coś podobnego. Dokładnie tak, bardzo takie schematyczne. No i również gagów praktycznie zero, więc nawet się tam bardzo śmiać nie ma z czego. No na plus powiedziałbym, że projekty postaci, ten Demolus wygląda fajnie. Powiedziałbym, tak, że przypomina mi właśnie takiego typowego czarodzieja nekromantę z Dungeons and Dragons, takich tam sesji RPG i z tym podobnych rzeczy. No i tak na dobrą sprawę chyba jedyna zaleta, powiedziałbym, tego komiksu. A ja bym dorzuciła jeszcze drugą, bo bardzo mi się podoba ta technologia. Chodzi o to, że taki czarownik prowadzi kaczory i taką jedną jeszcze kobietę, nie pamiętam jak ona się nazywała, ona była księżniczką chyba Akwalonu, tak, i prowadzi ich do takiego centrum, gdzie znajduje się maszyna do wirtualnych podróży i to polega na tym, że wchodzi się do takiej specjalnej komory i zasypia się jak gdyby i w tej kapsule nie trzeba ani jeść, ani pić i człowiek się nie starzeje i człowiek, zrozumiałam, że ma świadomość tego, że jest w kapsule, ale jednocześnie może podróżować swoim umysłem po różnych wymiarach, ale jego ciało nadal jest na ziemi. I uważam, że to jest świetny pomysł. I nie spotkałam się z tym wcześniej w żadnym innym tekście kultury. Może dlatego, że mało czytam science fiction. Ale generalnie bardzo mi się ten pomysł podoba i nawet gdyby to było w realnym świecie, to chętnie bym skorzystała z tego. Ja również. Tak generalnie tutaj ja powiedziałbym, że jest takie niesztampowe jest to, że tak jakby podłączają się do tego z własnej woli, są tam powiedzmy świadomi, mogą to wszystko robić jakby dlatego, że chcą. W większości różnych takich science fiction czy fantasy to jest częsty motyw, a zazwyczaj ktoś jest albo wbrew swojej woli podłączany do czegoś takiego, albo nawet nie wie, że jest w jakimś tam śnie lub w czymś takim. Także tutaj na plus troszeczkę ta oryginalność tego pomysłu. Tak. A w sumie, tak gdybym miała podsumować ten tom, to uważam, że jest trochę świetnych komiksów, jest trochę dobrych i może kilka takich słabszych. Jeżeli chodzi o najlepsze, to na pewno bym zaliczyła Co w kaczora duszy gra, Skrzypek pod dachem, z krótszych to na pewno Pechowiec i Szczęściarz. Jeśli chodzi o takie po prostu dobre, no to Wszyscy na jednego, myślę, że można powiedzieć. Jeżeli chodzi o słabe, no to Urodziny bohatera, znaczy może były trochę, nie wiem jak powiedzieć, czy niezłe, czy słabe, ale na tle innych komiksów wypadają słabo. No i Mgły Akwalonu są rozczarowujące na pewno. A jeśli chodzi o komiks z Uszatą Mendą, no to nie wiem, bo nie czytałam, ale zakładam, że słaby. Bardzo słaby. Bardzo, bardzo słaby. Chodzi tam, tak już w największym skrócie powiem, chodzi o to, że Goofy zaczyna bez powodu podejrzewać, że ludzie w Myszogrodzie zostają podmienieni przez kosmiczne żółwie i okazuje się, że jest to prawda. Aha, no to niezbyt zajmująca fabuła. O, zdecydowanie nie. No także, nie, to zdecydowanie najsłabszy komiks w tomie. No dla mnie najlepszy, no to myślę, że zdecydowanie będzie Co w kaczora duszy gra. Na drugim miejscu u mnie Ex Aequo, Skrzypek pod dachem i Pechowiec i Szczęściarz.
A jeżeli chodzi o najsłabsze, oprócz tego z uszatym? No ja myślę, że urodziny bohatera. Mimo wszystko, ponieważ nawet jeżeli wszyscy na jednego, nie podoba mi się za bardzo puenta, ale no jednak cała reszta komiksu uważam, że bardzo fajna. No jednak te urodziny bohatera, chociaż nie wiem, sam nie wiem, urodziny bohatera mógł jak Falonu. Dla mnie to są mniej więcej jednakowo słabe oba komiksy. Tak, tak, zgadzam się, ale jeszcze jak powiedziałeś, że ten komiks z Mikiem jest najsłabszy, to pomyślałam, że właściwie ma jeden plus, mianowicie taki, że to nie Uszata Menda jest tym razem w centrum wydarzeń, tylko Goofy wreszcie. No, coś w tym jest, tak. Gdyby nie Goofy, to ten komiks byłby nawet jeszcze gorszy. Aha, nie wiem, czy to jest komplement. O, ja też nie wiem, ale w każdym razie, no, Goofy jakoś minimalnie tam podniósł poziom tego czegoś, ale bardzo minimalnie. Okej, okay, no to myślę, że na razie powiedzieliśmy chyba wszystko, co można było. Jeszcze tylko jedna sprawa, zastanawiam się, dlaczego na okładce jest Donald atakowany przez lwa, jak to się ma generalnie do treści? Nie wiem, czy wiesz, ale w latach 90. z tego co zauważyłam i chyba też we wczesnych 2000 było tak, że na okładce Gigantów były rysunki, które przedstawiały komiksy chyba z tomów, które się ukazały wcześniej. Na przykład był taki komiks o kosmitach, którzy przybywają na Ziemię i uwielbiają pierniczki. I później Donald się przedostaje do ich świata i scena tego komiksu została przedstawiona na zupełnie innym gigancie, który chyba wyszedł później. I okładka się miała nijak do treści. I właściwie nie wiem, jaki był cel takiego umieszczania okładek. No tak, ja na przykład pamiętam w Giganta krótkie spięcie o starciu superkwęka z takim superprzestępcą mającym taką jakby zbroję absorbującą energię czy coś takiego. Na okładce był superkwęk i taki duszek lecący w jego stronę. To też było chyba coś takiego. Teraz jak o tym mówisz, to podejrzewam, że właśnie było to pewnie z jakiegoś innego tomu. Aha, ale masz pomysł, skąd taka idea umieszczania zdjęć, znaczy rysunków, które są niepowiązane z tym akurat tomem? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Nie przychodzi mi nawet nic do głowy w tej chwili. Dlaczego oni robili to w taki sposób? Może teraz tak mi szło do głowy, że może chcieli jakby zareklamować ten poprzedni tom, żeby sięgnąć po niego. A być może, to jest niewykluczone. Okej, to myślę, że będziemy kończyć. Tak, myślę, że tak. Mamy nadzieję, że nasz podcast wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Tak, dopiero startujemy, ale mamy trochę pomysłów. Tak jest. No to dziękujemy wam za uwagę. Cześć.